Pierwszy raz po wielu latach 15 lutego hotel Wambierzyce wypełnił się gośćmi przybyłymi na wyjątkowy bal karnawałowy zorganizowany przez Radę Parafialną Wambierzyc, inaugurujący nową historię tego obiektu już w rękach franciszkanów braci mniejszych prowincji Świętej Jadwigi, którzy kupili ten hotel 29 listopada 2013 roku. Ze znajomymi pierwszy raz pomyśleliśmy, że będzie fajnie. A co Was zachęciło? Zobaczenie nowego miejsca. Nie byliśmy tutaj jeszcze nigdy. Co Pani oczekuje po dzisiejszym dniu, po dzisiejszym wieczorze? Dobrą zabawę, dobry humor i dobry nadchodzący tydzień. Od końca listopada Zakon Braci Mniejszej prowincji Świętej Jadwigi jest właścicielem dawnego hotelu Wambierzyce. I z tej inicjatywy w dniu dzisiejszym, z inicjatywy Rady Parafialnej, różnych dobrych ludzi, rozpoczynamy, można powiedzieć, pracę tego domu. Przez wiele lat widzieliśmy go tylko z zewnątrz, zamkniętego, rzadko otwartego, dostępnego dla pielgrzymów. Nasza inicjatywa jest taka, aby Wambierzyce rozwijały się duszpastersko, stąd też pomysł, aby ten hotel zaadoptować na Dom Pielgrzyma. Dom Pielgrzyma, który ma swoje imię już, jest to Dom Świętej Rodziny. No i w dniu dzisiejszym zabawa karnawałowa, która ma pomóc nam w naszych pracach przygotowawczych związanych z dokumentacją, z elewacją bazyliki, bo cały dochód będzie przeznaczony na prace remontowe, których, jak wiadomo, w Wambierzycach nie brakuje. Charakter naszej miejscowości jest taki, że bardzo dużo pielgrzymów tutaj, czy wycieczek, turystów przebywa. No i coś takiego może być potrzebne, ponieważ będą tu noclegi, będą tu jakieś takie konferencje, czy może jakieś seminaria, a ponieważ obiekt jest bardzo ładny, dobrze utrzymany, także to jest chluba Wambierzyc. Ponieważ remonty naszych zabytków tutaj wambierzyckich zakrojone są na szeroką skalę, więc postanowiliśmy różnymi sposobami gromadzić jakieś środki finansowe. No i między innymi zorganizowaliśmy karnawałową zabawę, żeby ewentualny zarobek z tego, jakiś dochód przeznaczyć na te właśnie remonty. No jak dotychczas zapowiada się, że nie będzie źle, bo dużo ludzi wykupiło bilety, nawet brakło biletów. Mamy około 150 osób. Szczęść Boże, dobry wieczór Państwu. W trochę takiej nietypowej scenerii przychodzi mi tutaj zabierać głos. Zostałem pouczony, jak w takiej sytuacji, bo przyznam się, że jest to taki mój debiut, w takim miejscu, powtarzam, zabierać głos i otwierać w tak zacnym gronie, tak, mamy nadzieję, miły wieczór. Bardzo serdecznie witam Państwa w naszym dawnym hotelu, a obecnie w Domu Pielgrzyma imienia Świętej Rodziny, które wierzymy bardzo mocno będzie służył Wambierzyczanom, wszystkim pielgrzymom, gościom, wszystkim tym, którzy będą chcieli przybyć do Wambierzyc i będą chcieli się tutaj w Wambierzycach zatrzymać. Ten dom, myślę, to nie żadna tajemnica, podziwialiśmy i mijaliśmy ulicą, ale gdzieś zawsze zamknięty, niedostępny. Myślę, że od tego roku, także od tego momentu ta sytuacja się zmieni. Chciałbym ojcu przekazać taki wspaniały dar. To jest grafika wykonana metodą mezzotinta, czyli rzeźbienia w miedzi, następnie tworzenia. Jest to pierwszy eksponat. Bazylika Wambierzycka, a nad nią unoszące się w chmurach organy Bazyliki Wambierzyckiej. Myślę, że to będzie taki dobry znak i błogosławieństwo na przyszłość takim wspaniałym imprezom, które za lat kilka będą świadczyły o tym, że oto Wambierzyce są nie tylko piękne duchem, ale też piękne architekturą. Pozwoli ojciec, że przeczytam coś tu napisałem. Jak się nie wzruszę, to dokończę nawet to czytanie. Czcigodny ojcze Albercie, korzystając z wydarzenia, jakim jest pierwszy bal karnawałowy w wambierzyckim domu Świętej Rodziny,
Niniejszą grafikę oferujemy, pozostając w przekonaniu o kontynuowaniu rozpoczętego przed laty dzieła naprawy i odbudowy Wambierzyckiej Bazyliki. Podpisał Jan Pernaszczyk. Niech się darzy i ojcu w tym dziele, a szanownym Państwu życzę, aby ta zabawa była niezapomnianym przeżyciem. I nie zapomnijcie, kochani, o wyjątkowej szczodrości. Cały czas trwają prace prawne, żeby tutaj usankcjonować i wszystko zgodnie z przepisami prowadzić. Troszeczkę jeszcze czasu potrzebujemy, ale jesteśmy na dość zaawansowanym etapie, aby dany dom można było otworzyć. I myślę, że w sezonie, czyli od kwietnia, maja, będzie on już dostępny dla tych wszystkich, którzy będą chcieli tutaj się zatrzymać, którzy będą chcieli skorzystać z tej naszej oferty.